Zbliża się Sylwester i uroczyste powitanie Nowego Roku. Chociaż w wielu miejscach odchodzi się od sztucznych ogni ze względu na zwierzęta, to wciąż znajduje się wielu amatorów fajerwerków. Niestety, nie zawsze podchodzimy do tego z rozsądkiem, w związku z czym o wypadek nie trudno. O zagrożeniach związanych z fajerwerkami i o tym, jak puszczać sztuczne ognie w bezpieczny sposób, opowiada młodszy brygadier Michał Pokrzywa, oficer prasowy cieszyńskiej PSP. Fajerwerki jest to materiał łatwopalny i wybuchowy, dlatego jest bardzo niebezpieczny. Zbliża się okres sylwestrowy, dlatego też warto zabezpieczyć się w akcesoria fajerwerek, które są kupowane w odpowiednich miejscach, które mają do tego sprzedawcy odpowiednie certyfikaty. Dlatego też warto zwrócić uwagę, aby fajerwerki nie były odpalane przez najmłodszych w asyście osób dorosłych, i aby to było pod nadzorem. Ważną sprawą jest to, aby fajerwerki użytkowane były zgodnie z zaleceniem producenta i aby przestrzegały były jego normy i certyfikaty. W okresie sylwestrowym w całej Unii Europejskiej, również w Polsce, dochodzi do wielu wypadków związanych z użyciem fajerwerków i materiałów wybuchowych. Najczęściej są to poparzenia, są to urazy dłoni, urazy oczu, twarzy. 2 lata temu we Francji miało miejsce zdarzenie, gdzie kobieta odpalała baterię fajerwerek i w momencie, kiedy one nie wystartowały, podeszła do nich, nachyliła głowę nad tymi fajerwerkami i w tym momencie fajerwerki wystrzeliły, uszkadzając oczy, twarz, finalnie skończyło się to śmiercią tej kobiety. W naszym przypadku, tutaj z naszego podwórka, możemy przytoczyć kilka historii, kiedy to rakiety, bo mamy do czynienia tak naprawdę tutaj z 3 rodzajami fajerwerków. Mogą być to petardy, baterie i rakiety. Kiedy mamy mowę o rakietach, wystrzeliwane one są najczęściej z butelek bądź z ręki, i w przypadku rakiet tutaj wystrzelonych w naszym rejonie z butelki, która siłą odrzutu wywróciła się i poleciała w pobliskie krzaki, krzewy i tuje, spowodowała ich zapalenie, gdzie w pobliskim sąsiedztwie znajdowały się domostwa. Na szczęście pożar, jaki wynikł na skutek tych fajerwerków, udało się strażakom szybko ugasić, szybki ich przyjazd, szybka interwencja spowodowały, że zostały one bardzo szybko ugaszone. Jeżeli mówimy tutaj o fajerwerkach, trzeba wymienić, na fakt zasługuje to, że petardy, które odpalane są ręcznie, nie powinny być wyrzucane, tylko powinny być kładzione, czyli po odpaleniu powinna taka petarda zostać położona na ziemi. W przypadku fajerwerków typu rakiet należy wcześniej znaleźć sobie odpowiednie miejsce, należy przeczytać instrukcję odpowiednio wcześnie, nie za 5:12, tylko wcześniej, najlepiej w godzinach porannych, przygotować sobie miejsce, i to w postaci jakiejś rury bądź wyrzutni zagłębionej w ziemię, tak aby ona mogła być skierowana pionowo do góry i wylecieć w górę. Nie należy stosować tutaj butelek. No i w przypadku baterii petard, baterii fajerwerek, bezwzględnie należy stosować tutaj zakaz podchodzenia w momencie, kiedy by takie baterie nie wystrzeliły po odpaleniu jednego bądź dwóch lądów. Zgodnie z zaleceniami producenta, wytyczna mówi, że jeżeli petarda, fajerwerek czy bateria nie odpalą w ciągu 15 minut, trzeba odczekać ten czas 15 minut, a następnie taki produkt włożyć do wody, do wiaderka na około godzinę. Żadnym pozorem fajerwerków nie należy odpalać w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach, na tarasach. Należy szukać przestrzeni otwartych, tak aby w górze również nie znajdowały się linie energetyczne i abyśmy mieli wystarczająco przestrzeni na to, abyśmy mogli bezpiecznie oddalić się na odległość wyznaczoną w instrukcji obsługi.